Witajcie. No, czas wrócić już do swoich obowiązków tutaj u mnie na ogrodzie. Tak jak mówiłem wczoraj, zrobiłem taki mały rekonesans. To widziałem te moje pomidorki. No, trzeba je ratować niestety. No, mnie nie było, więc tutaj domownicy nie wszyscy po prostu są wdrożeni w ten temat ochrony nawożenia i tak dalej. No, też się uczą pewnych rzeczy ode mnie. To, co ja stosuję, więc ja tutaj muszę ogarnąć to wszystko swoją ręką. To, co mogli, po prostu ogarnęli. No i chcę Wam dzisiaj pokazać seler. Seler ten, który nawoziłem tuż przed wyjazdem. Nawoziłem popiołem. Także tak on wygląda. Może nie jest to rewelacja, ale za chwilę Wam pokażę seler, który nie był jeszcze nawożony popiołem. No i ktoś mi pisał, czego nie traktuję jako jakiś tam zły komentarz, ale tu chciałbym właśnie dopowiedzieć. Ktoś mi napisał, że podczas właśnie podlewania pomidorów popiołem, że ilość taka, jaką ja zastosowałem, nie pomoże, nie zaszkodzi. Słuchajcie, to nie jest do końca tak. Pamiętajcie, że każda ilość powyżej zera to jest na plus, procentuje. No i tutaj na przykładzie tego selera to jest widać. Oczywiście pomidory mają inne wymagania. Gron jest sporo. Jak ja widzę tutaj ilość tych owoców i jeszcze kwitną, to po prostu plon będzie duży, a dlatego chcę to po prostu jeszcze... Chcę to po prostu zabezpieczać, wzmacniać, nawozić i tu zawsze profilaktyka, to i Irenia mówi i ja to powtarzam, że profilaktyka jest najważniejsza, łatwiej jest co jakiś czas dorzucić niż później interwencyjnie po prostu, czasami możemy, jeżeli nawet się uratują te rośliny, bo jest duże prawdopodobieństwo, że uratujemy, to niestety, ale mamy przerwę w plonie, w owocowaniu i tak dalej, więc mamy powiedzmy to straty. No i teraz jestem w drugim miejscu, gdzie mam właśnie zasadzony seler. Także on tutaj wygląda mniej okazale. Więcej jest właśnie takich żółtych przebarwień i tak dalej. No on cierpiał, zresztą jak wszystkie rośliny, z braku właśnie deszczu, wody. Podlewanie z konewki czy tam z wiaderka, generalnie podlewanie, to nie jest to samo co deszcz, co właśnie taka miękka woda z góry i tak dalej. Więc dzisiaj będę chciał to przelać sobie popiołem, tak? Popiołem. Mam tu już, słuchajcie, przygotowane. Już mam przesiany, przesiałem sobie właśnie popiół. Stosuję. Proporcja jest taka, że ten pojemnik to jest około litra 20 na 20 litrów wody. I tu chyba za pomocą konewki będę to przelewał, także przeleję sobie tam i z powrotem. Zaczyna nam się, już generalnie od samego rana mamy zachmurzone niebo. Jest duże prawdopodobieństwo, według prognoz również, że coś popada, więc chcę wykorzystać tą sytuację, przelać to właśnie, ponawozić, żeby ewentualny deszcz, który przyjdzie, żeby utrwalił to, tak, żeby w tą niższą partię ziemi, czyli do korzenia, doprowadzić właśnie ten nawóz, bo tam jest przede wszystkim potas, który tu jest, tam jest wiele innych składników, ale przede wszystkim potas jest potrzebny właśnie w tym okresie, w tym czasie, w tej fazie wzrostu, tej fazie wzrostu jest potrzebny dla selera. Tutaj ja ten wszystek seler podlałem raz na samym początku gnojówką z pokrzyw, która też tam zawiera wapń, fosfor, magnez, potas, ale azotu nie potrzeba selerowi w tym momencie. Potrzebny jest potas, także te liście powinny się troszeczkę wybarwić na taki bardziej zdecydowany zielony kolor. No i papryczka, słuchajcie. Jest papryka, która też cierpiała. Też ją będę chciał zasilić właśnie od razu. Przeleję sobie popiołem. No, przyszedłem w nowe miejsce, w ostatnie miejsce, gdzie mamy zasadzony seler. On wygląda najgorzej, ponieważ był ostatni sadzony.
najdłużej właśnie siedział w do w tych wielodoniczkach, więc wygląda tak, jak wygląda. No był duży, też już był duży, gdy go wysadzaliśmy z mamą. No ale teraz przyszedł czas, żeby go właśnie jeszcze zasilić tutaj popiołem, więc będę go zasilał. Pogoda jest no, wymarzona do tego typu prac, bo jest tak rześko. Nie powiem, żeby było zimno, ale no jest wilgoć i tak dalej, więc do takiego typu prac to jest wręcz idealnie. No jeszcze pokażę Wam ogórki. Jak tu wyglądają nasze ogórki. No tutaj te dwa rzędy to są mamy. Mama właśnie te kwitnące sadziła z doniczek. Już zbiera ogórki swoje. Już zobaczcie, jakie piękne. Także ja sobie też to dzisiaj podbiorę. Spróbuję swoich ogórków. No i coś na małosolne nastawię. Wykorzystam ten gliniany garnek, który dostałem od Reni w ubiegłym roku. No i tutaj też taka ciekawostka przy ogórkach. Wysiał mi się pomidor z ubiegłego roku, bo tutaj miałem wysadzone właśnie pomidory. A to są moje ogórki. No też widzę, że trzeba je teraz drożdżami spryskać. Nie będę podlewał, tylko spryskam, żeby właśnie tutaj przed tymi chorobami zabezpieczyć. A może jeszcze emami, nie wiem. No muszę tutaj wypytać się brata, bo czymś właśnie je pryskał. Prawdopodobnie emami prysko, więc muszę się zapytać, kiedy to było i podejmę decyzję, czym to jeszcze dzisiaj spryskać, właśnie korzystając z tego, że być może popada, więc nie zrobię tego przed deszczem, a zrobię po deszczu, żeby no, zabezpieczyć liście roślin przed ewentualnymi chorobami. Tak zaglądam tutaj, patrzę, czy no, kwitnąć kwitną, są dosyć gęste. Ale czy już jakieś owoce są, bo już chciałoby się swoich spróbować. No. I jeszcze przejdę w jedno miejsce, słuchajcie. O, i cukinia, słuchajcie, tu już jest cukinia. Cukinię wiem, że mama już zrywa. Także ja sobie zerwę też i poczekam jeszcze ze dwa dni. Niech podrośnie właśnie i zrobię coś na patelni. Jeszcze tak na chwilę się włączę. Tam na wprost już pada, ale jest to gdzieś daleko, jakieś 5-7 kilometrów za rzeką, no ale tam już leje. Aczkolwiek tamten deszcz nie przyjdzie tutaj do nas. U nas to raczej z tego kierunku, gdzieś stąd, jak będzie szło, czyli to od wschodu. No niestety deszcz mi przerwał moją pracę. Musiałem przejść do szklarni. No i tak, skoro nie mogę robić tego, co zaplanowałem, to mówię, może dokończę ten film. Mam nadzieję, że no ten uderzające krople deszczu o pokrycie szklarni no nie będzie tak bardzo, za bardzo negatywnie wpływała na odsłuch tego filmu. Słuchajcie, no chciałbym jakoś podsumować to całe nawożenie i tutaj uprzedzę ewentualne pytania, jakie mogłyby się pojawić na temat właśnie mojego sposobu nawożenia, a tego, co proponuje Renia. Mówiłem już wielokrotnie w swoich filmach, że wszystko zależy od wielu, wielu czynników. Ja gospodaruję na innych glebach, a na innych glebach właśnie gospodaruje Renia. Dlatego ona robiła taką miksturę, którą nazwała zupka, bo ona musiała dostarczyć w jednym czasie, w krótkim czasie roślinom to, żeby je pobudzić, żeby je zregenerować. Ta gleba piaszczysta jest przepuszczalna, więc teraz, gdy pada, to po prostu te wszystkie składniki pokarmowe, które tam się znajdowały, zostają wypłukiwane. Więc temu właśnie taki sposób. No ja mam tutaj czwartą klasę, bardziej takie ścisłe gleby, co też nie jest właśnie w takim okresie suszowym dobre, bo jeżeli to się wszystko tak zbije, zabryli, stworzy się taki beton, po prostu później, gdy przyjdzie taki większy deszcz, to my go tracimy, on sobie spływa po wierzchu, zanim go tam przyjmie gleba, więc dobrze by było, no taki jak teraz jest bardzo dobry, bo to jest taki kompromis między właśnie ilością deszczu, a intensywnością przyswajania właśnie przez glebę, więc to jest taki, myślę, że idealny deszczyk, no niech pada jak na dłużej. Zaczął padać troszkę wcześniej niż to właśnie tutaj było w prognozach. No tutaj Wam wrzucę zrzut z ekranu.
Miało zacząć padać. O 10 zaczęło nam padać troszkę wcześniej, ale niech pada. Niech pada, bo tego deszczu nie jest za dużo. Ja tam nigdy nie narzekałem na to, że tamto. No, trzeba się dostosować właśnie z tymi naszymi pracami, zabiegami i tak dalej. No ja mam też do koszenia trawę na łąkach, ale no w tej chwili to się po prostu wstrzymam, przynajmniej jeszcze przez ten tydzień. No bo niestety, no nie ma sensu skosić, żeby to leżało i nic z tego nie będzie, żeby to się tam coś z tym działo złego. To chyba będzie tyle z tego mojego dzisiejszego filmu. No mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to dzisiaj dokończyć, bo ma być tam jakaś przerwa właśnie w opadach, to właśnie chciałbym, żeby przelać to i żeby ten deszcz jeszcze to dokładnie zasilił, żeby to, co te składniki zawarte w popiele, żeby dotarły do tych niższych partii korzeni. Niech roślina się buduje, niech roślina korzysta z tego. Jest chłodno, jest wilgotno, ciepło, w miarę ciepło, czyli do wzrostu jest ciepło, dzień jest długi, więc to jest taki idealny czas, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, żeby jeszcze podbudować, zasilić rośliny. Także to by było na tyle. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam do ich zadawania, czy to właśnie w komentarzach, czy macie już mój numer telefonu. Jeżeli nie, to gdzieś tam pod starszymi filmami możecie sobie odszukać. Także możecie do mnie napisać, zadzwonić i tak dalej. To by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie, za uwagę, za poświęcony czas, za te wszystkie ciepłe, miłe komentarze. No i teraz zapraszam na kolejny film. A co to będzie? Czas pokaże. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. No i szczęść Wam Boże. Niech Wam pada, niech Wam zasili te Wasze ogrody, zasiewy, uprawy. No być może jeszcze jakiś tam plon będzie. Także tego Wam wszystkiego, kochani, życzę. Trzymajcie się zdrowo i ciepło.